Przegląd Tygodnia, Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Na początek wiadomości z piłkarskich boisk. W pojedynku na szczycie lider A-klasowych rozgrywek Śląsk Świętochłowice spotkał się przed własną publicznością z Pogonią Ruda Śląska. Mecz od kilku tygodni był zapowiadany jako ten z gatunku spotkań o przysłowiowe 6 punktów, bowiem oba zespoły w tym sezonie zmierzają po awans. Śląsk przed tym meczem miał na koncie komplet punktów. Pogoń zanotowała jedną wpadkę, zremisowała z Kolejarzem 24 Katowice. Spotkanie na Skałce doskonale rozpoczęli gospodarze, którzy już po 8 minutach prowadzili 1-0 za sprawą Łukasza Wawrzyniaka. Po 21 minutach było 2-0 dzięki celnemu strzałowi Marka Schuberta. Rudzianie jednak pokazali, że przyjechali do Świętochłowic po korzystny rezultat i jeszcze przed przerwą wyrównali. Druga połowa rozpoczęła się od ataków gości. Śląsk jednak kilka razy groźnie kontratakował. Prowadzenie, a jak się później okazało, zwycięstwo Śląskowi dał Michał Jamnik, który w 59 minucie spotkania trafił do siatki Pogoni. Już w doliczonym czasie gry drugą żółtą kartkę, a w efekcie czerwoną ujrzał Mateusz Kajzer i Śląsk kończył ten mecz w dziesiątkę. Śląsk Świętochłowice, Pogoń Ruda Śląska 3-2. Dzięki temu zwycięstwu Śląsk umocnił się na prowadzeniu w tabeli klasy A i z przewagą 5 punktów wyprzedza drugą Pogoń Rudę Śląską. Ciekawie było również w Lipinach, gdzie po ostatnich niezłych występach naprzód spotkał się z wiceliderem Wartą Zawierdzie w ramach 12. kolejki rozgrywek o Mistrzostwo Klasy Okręgowej Grupy 4. Goście od samego początku próbowali narzucić swój styl gry, jednak naprzód po raz kolejny rzucił na szalę niezwykłą wolę walki i determinację. Świetnie w bramce spisywał się Michał Mendera, który kilka razy doskonale interweniował między słupkami, ratując zespół naprzodu przed utratą gola. Do przerwy w spotkaniu był remis. Kluczowym momentem dla przebiegu tego pojedynku wydawała się być czerwona kartka, którą ujrzał Artur Pękała za faul na rywalu. Od tego momentu Zawiercianie zaczęli grać z przewagą, choć nadal nie potrafili udokumentować tego zdobyciem bramki. Lipinianom do szczęścia zabrakło niewiele, bowiem w 86 minucie goście wyszli na prowadzenie. Remis mógł jeszcze uratować Daniel Gądek, jednak doskonale interweniował bramkarz Warty. Naprzód Lipiny, Warta Zawiercie 0-1. Po tej porażce naprzód spadł na 10. pozycję, którą zajmuje z dorobkiem 15 punktów. Stawce przewodzi Orzeł Miedary, mający na koncie 30 punktów. W 9. kolejce rozgrywek o Mistrzostwo Klasy B tym razem zarówno rezerwy Śląska Świętochłowice, jak i naprzódu Lipiny odprawiły z kwitkiem rywali, aplikując im przy okazji sporą dawkę bramek. Śląsk 2 Świętochłowice pokonał u siebie Wawel 2 Wirek 5-1, a naprzód 2 Lipiny pokonał przed własną publicznością Pogoń 2 Nowy Bytom 6-1. Wśród B-klasowców prowadzi Wiktoria Katowice, naprzód 2 Lipiny plasuje się na 4. pozycji, a Śląsk 2 Świętochłowice awansował na 5. lokatę. Dla rezerw Śląska Świętochłowice był to ostatni w tej rundzie mecz w B-klasowych rozgrywkach. Naprzód 2 Lipiny ma do rozegrania jeszcze zaległe spotkanie wyjazdowe z wiceliderem KP Katowice. Przenosimy się teraz z piłkarskich boisk na parkiety. Zespół piłkarek ręcznych MUKS Skałka Śląsk ma za sobą kolejne udane starty. W meczu 6. kolejki rozgrywek o Mistrzostwo Śląska Młodziczek dziewczyny ze Świętochłowic zremisowały na wyjeździe z Sośnicą Gliwice 16-16, przegrywając do przerwy 8-10. Najwięcej goli dla Skałki Śląsk zdobyła Jessica Gądek. Miano niepokonanych podtrzymały szczypiornistki MUKS Skałka Śląsk, które w 6. kolejce rozgrywek o Mistrzostwo Śląska Dziewcząt bez najmniejszych problemów pokonały na wyjeździe MOSM 1 Tychy 35-15. Do zwycięstwa świętochowiczanki poprowadziło trio Justyna Wołoch, Setia Schulz i Vanessa Stanek, które zdobyły po 9 bramek. Warto również podkreślić doskonałą postawę między słupkami Agnieszki Zimowskiej, która skutecznie broniła dostępu do bramki świętochłowiczanek. Dobra gra zespołu szczypiornistek ze Świętochłowic nie mogła także nie zostać zauważona przez trenerów kadry Śląska. Kolejny raz w 16-osobowej kadrze Śląska piłkarek ręcznych znalazło się również miejsce dla świętochłowiczanki Jessiki Gądek. Tym razem szczypiornistki wyjadą na zgrupowanie do pobliskiej Brennej. Stosunkowo krótkie, bo trwające zaledwie od 29 do 31 października.
Trzecia kolejka rozgrywek Śląskiej Trzeciej Ligi Weteranów w tenisie stołowym była również niezwykle udana dla tenisistów stołowych Osir Skałka, którzy w pojedynku wyjazdowym z drugim zespołem Słowiana Katowice ani przez moment nie pozostawili złudzeń rywalom i wygrali 10-0. Na punkty dla Osir Skałka pracowali Henryk Nowożyn i Krzysztof Szaniel, którzy zdobyli po 3 punkty oraz zdobywca 2 punktów Andrzej Pilny. Siatkarski zespół UKS Wolę Wolej zadebiutował w rozgrywkach o Mistrzostwo Śląska Młodzików. Dla świętochłowiczan był to pierwszy mecz o stawkę, co było widać w ich grze. Podopieczni trenera Mariusza Szeremety ulegli Olimpii Katowice 2-1-2 oraz przegrali 0-2 z Jedynką Jaworzną. Kolejny turniej z udziałem świętochłowiczan odbędzie się za tydzień w Jaworznie i pozostaje mieć tylko nadzieję, że wtedy będzie znacznie lepiej, czego życzymy. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Dziękuję. Do zobaczenia.